A gościem Sygnałów Dnia minister w kancelarii premiera Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki powiedział wczoraj tak: jeśli parlament będzie reagował na każdą próbę atakowania tej czy innej ważnej osoby, to nie będziemy nic innego robili, tylko podejmowali uchwały w obronie czci. Tu koniec cytatu. Chodzi o to, że marszałek Grodzki uważa, że nie ma sensu poddawania pod głosowanie w Senacie uchwały w obronie dobrego imienia Jana Pawła II. Pana komentarz? No, z punktu widzenia racjonalnego całkowicie niezrozumiała decyzja. Pamiętajmy, czym jest parlament, czy Sejm, czy Senat. To jest no, spotkanie reprezentantów narodu, prawda? Różnych opinii z różnych części Polski. I Polska żyje tym, że święty Jan Paweł II był zaatakowany. Polacy się z tym nie zgadzają, to mówią twardo sondaże. I była okazja, aby reprezentant narodu, jakim także jest Senat, wypowiedział się w tej sprawie. Wyraził opinię nas, Polaków, wszystkich, którzy słuchają tej audycji, wszystkich w naszym kraju. Ale marszałek Grodzki odmówił. I teraz myślę, że przyczyny są dwie. Po pierwsze, może on nie utożsamiać się z postacią świętego Jana Pawła II i może on popierać ataki TVN-u na naszego rodaka, naszego ojca wolności. Albo może być tak, że unika on jak może po prostu debaty na ten temat i konieczności opowiedzenia się za jedną lub drugą stroną Platformy Obywatelskiej, bo myślę, że Platforma początkowo chciała realizować ten ideologiczny plan TVN-u, prawda, lansowania treści takich lewicowych, deptania autorytetów, niszczenia między innymi postaci świętego Jana Pawła II, ale kiedy Platforma zorientowała się, jakie są nastroje wśród Polaków, zaczęła się z tego wycofywać rakiem i teraz moim zdaniem po prostu... No ale gdyby się wycofywała rakiem, no to byłaby okazja właśnie, żeby Senat pokazał, nie, my zrobimy w Senacie inaczej, no tam Platforma, politycy Platformy poza poseł Joanną Fabisiak, która zagłosowała za uchwałą, tam posłowie Platformy wyjęli karty do głosowania. Decyzji. No to jeżeli byłoby prawdą to, co pan mówi, że wyciągają wnioski, czy wycofują się rakiem z tej postawy, no to Senat właśnie powinien głosować, a nie głosuje. Dlatego, że z jednej strony Platforma pewnie chce wygrać wybory i kiedy zorientowała się, że Polacy są oburzeni atakiem na świętego Jana Pawła II, no uświadomiono tam sobie, że ten atak, który realizowała początkowo Platforma, po prostu przyniesie jej klęskę. No ale z drugiej strony nie może ona się przyłączyć do obrony Jana Pawła II, bo to byłoby wyłamanie się z pewnego planu. Moja prywatna teza jest taka... Z planu rywalizacji o elektorat lewicowy z lewicą? Po pierwsze, nasze tutaj doraźne, krajowe, polityczne podwórko i bezdyskusyjna rywalizacja. Przecież to wszystko, co głosi Platforma, co głosi Trzaskowski. Dlaczego Trzaskowski miał w wyborach prezydenckich prawie cały elektorat lewicy za sobą? Biedroń zdobył tam chyba 1 czy 2 punkty procentowe. Normalnie lewica ma w okolicach 10. Co to spowodowało? No, obok różnych kłamstewek pana Biedronia, że prawda, porzuci Parlament Europejski, oczywiście jak tam się zainstalował i zobaczył, jakie są wypłaty diet Europa parlamentarzysty, to po prostu okłamał wyborców i tego nie zrobił. Nie wrócił do polskiego Sejmu. I to pewnie też zraziło wyborców, ale przede wszystkim Rafał Trzaskowski dostał te głosy, dlatego że miał on niemal stuprocentowe poglądy tożsame z Robertem Biedroniem, z lewicowymi, skrajnie lewicowymi. Moja teza jest taka, że Europa Zachodnia, objęta tym szaleństwem rewolucji obyczajowej 1968 roku, establishmentowi tej rewolucji, który dzisiaj jest u władzy w wielu miejscach, choćby instytucji unijnych, nie podoba się to, że Polska jest wierna wartościom, wartościom chrześcijańskim, szeroko rozumianym, bo to nie chodzi o to, że wszyscy chodzą do kościoła, ale jednak wszyscy na przykład szanują rodziców, szanują instytucje rodziny, mężczyzna, kobieta powinni zajmować się dzieckiem, a nie związki, prawda, tęczowe i tak dalej. Panie ministrze,
pan ma kontakt z Polonią. Czy jesteśmy, no za kilka dni jest 2 kwietnia, rocznica odejścia Jana Pawła II. Czy Polonia, ma pan takie sygnały, informacje, zorganizuje jakieś akcje, marsze, takie jak będą w Polsce, w wielu miastach, w obronie dobrego imienia Jana Pawła II? Zdecydowanie. Ja tylko jedno zdanie. I moim zdaniem ten establishment europejski wspierający opozycję totalną od 7 lat w walce naszej krajowej o walkę, po prostu wystawia opozycji totalnej również rachunek. Nie ma nic za darmo. To znaczy oni mówią, my was wspieramy, ale jak dojdziecie do władzy, to wy macie przeprowadzić taką rewolucję obyczajową w Polsce. To tyle, kończąc tamten wątek. I teraz, jeśli chodzi o Polonię. Polonia całkowicie nie rozumie tej sytuacji. Nasi rodacy za granicą, patrząc z zewnątrz, patrząc obiektywnie, z dystansem, nie są w stanie zrozumieć, że Polacy w kraju, zamiast być dumni z jednej z największych postaci XX wieku na świecie, czyli Polaka Jana Pawła II, to teraz są środowiska, które Jana Pawła II atakują i są właśnie sytuacje, jak wspomniana na początku naszej rozmowy, sytuacja, gdzie marszałek Senatu nie chce włączyć się w obronę jednego z największych, jeśli nie największego kapitału Polski, bo też patrzmy na to. Wszędzie, gdzie jesteśmy na świecie, gdzie odwiedzam kolejny kraj, gdy mówię, że jestem z Polski, odpowiedź jest niemal taka sama: Jan Paweł II. I to jest nasz wielki kapitał, to jest postać, z której wszyscy Polacy na świecie i nasze 37 milionów w kraju i te 20 milionów poza granicami jest dumna. Ja dostaję kolejne e-maile, czy to ze Stanów Zjednoczonych, czy z Kanady, czy z Francji, czy z Australii, z Niemiec, z krajów na wschód od naszych granic, gdzie Polacy solidaryzują się z Janem Pawłem II, organizują spotkania przy pomniku Jana Pawła II, piszą protesty tutaj do Polski, organizują msze papieskie i co ciekawe, często jest tak, że lokalni Amerykanie, lokalni Australijczycy przyłączają się do Polaków, nie wiedzą, o co chodzi, myślą, że to jest po prostu jakaś uroczystość na cześć świętego Jana Pawła II i przyłączają się do Polaków. Oni również nie rozumieją tego, że w Polsce jest Jan Paweł II atakowany. Panie ministrze, to jeszcze do tego wątku wrócimy. Zmienię temat. Jakie pan ma sygnały, czy Polacy, którzy są na terenie Rosji, na terenie Białorusi, Zbir, ten związek Białorusi i Rosji jest coraz bardziej ścisły. Wiemy o tej zapowiedzi Putina przeniesienia broni atomowej na terytorium Białorusi. Czy za wsparcie Ukrainy Polacy w Rosji, na Białorusi są w jakiś sposób dyskryminowani, atakowani? Czy ma pan jakieś takie sygnały? Oczywiście mamy takie sygnały. Pamiętajmy, że grubo od ponad roku w więzieniu siedzi redaktor Andrzej Poczobut, jeden z liderów Związku Polaków na Białorusi. Jest on w strasznych warunkach, został skazany na wieloletnie więzienie. Czy w jego sprawie coś pan, jako przedstawiciel rządu, czy polski rząd w ogóle może coś zrobić? Oczywiście robimy cały czas. Po pierwsze wspieramy rodzinę pana redaktora. To samo w tej chwili trwa proces pani Angeliki Borys. Ona jest, powiedzmy, w takim areszcie domowym ze względu na stan zdrowia, ale jej sprawa nie jest zakończona i również grozi jej wieloletni wyrok. Polska od samego początku działa. Udało się nam sprowadzić do Polski 3 pozostałe panie zaangażowane w działalność Związku Polaków, bo początkowo aresztowanych było 5 osób i 2 liderki Związku Polaków na Białorusi, pani Biernacka i pani Tiszkowska, to odpowiednio Lida i Wołkowysk, są bezpieczne w Polsce. Tak samo pani Anna Paniszewa z Brześcia, to nie jest członek ZPB, ale bardzo też zaangażowana pani, jest także bezpieczna w Polsce i to jest działalność bezpośrednio różnych naszych organów, które się w to zaangażowały. Natomiast jeśli chodzi o całą sytuację Polaków na Białorusi, nam bardzo zależało od samego początku, żeby to nie była sytuacja bilateralna między Polską a Białorusią. Oczywiście tu także wzywamy przedstawicieli państwa białoruskiego na rozmowy do MSZ-u, bardzo stanowczo prezentujemy nasze stanowisko, ale pan prezydent Duda, pan premier Morawiecki, pan profesor Rau, minister spraw zagranicznych i jego dyplomaci od samego początku starali się tą sprawę
umiędzynarodowić, aby to była relacja cały wolny świat versus reżim Łukaszenki. I w związku z tym działania na forum OBWE, na forum Rady Europy, na forum ONZ-u łącznie z Radą Stałą. I do tego wątku zaraz jeszcze wrócimy. Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Ciąg dalszy naszej rozmowy, między innymi także o decyzjach MKOL-u w części internetowej na portalu Polskiego Radia i na Facebooku i Twitterze Radiowa Jedynka. Z Rady Bezpieczeństwa, dokładnie mówiąc. Panie ministrze, to jeszcze w tym kontekście pan wymienił to te dwa najbardziej znane nazwiska, Angelika Borys, Andrzej Poczobut. Mówił pan o tych przedstawicielach Związku Polaków na Białorusi, którzy zostali już ochronieni, tak, zostali już przetransportowani z tego terenu, na którym mogli być zagrożeni. Mówi pan o innych sygnałach, ale wrócę jeszcze do Andrzeja Poczobuta. Mówi pan o tym wsparciu międzynarodowym, o budowaniu tego wsparcia w różnych organizacjach. Ale czy to może jakikolwiek, ta presja może wywołać jakikolwiek efekt? No bo mamy informacje raczej o pogarszającym się stanie zdrowia Andrzeja Poczobuta i no jest prawdopodobnie zagrożone nawet jego życie. Potwierdzam to niestety. Jak już wspomniałem, wśród członków stałych i niestałych Rady Bezpieczeństwa ONZ-u również ta sprawa była poruszana. Podkreślmy, to jest jedno z najbardziej prestiżowych, a w zasadzie najbardziej prestiżowe miejsce dialogu międzynarodowego na świecie, prawda? Również sprawa Polaków na Białorusi tam była poruszana. To w zasadzie wszystko, co w tym momencie możemy zrobić. Oczywiście odpowiedź strony polskiej również w tych relacjach bilateralnych była bardzo stanowcza. Pamiętajmy, że w ostatnich tygodniach, miesiącach mamy choćby zamknięcie przejść granicznych, co bardzo, myślę, zaboli białoruską gospodarkę. Mamy sankcje i po prostu wszystkie obiektywne czynniki zostały wykorzystane. A Polacy w Rosji, czy tam jest sytuacja stabilna, czy też niestety są jakieś... tak, ale sformułowanie niestety jest tu na miejscu. Jest to środowisko rozbite, które niestety w zasadzie nie zabiera głosu, jeśli chodzi o sprawę wolności, o sprawę wojny. Optymistyczną historią, jeśli mówimy o Polakach na wschodzie, jest zachowanie Polaków na Ukrainie. Mianowicie to jest coś bardzo ważnego, co trzeba podkreślić. Polacy na Ukrainie od początku wojny, i mówię nawet o tym roku 2014, prawda, stanęli jednoznacznie po stronie niepodległego państwa ukraińskiego. Już po 2014 roku mieliśmy sygnały, mieliśmy też smutne, ale bardzo piękne i ważne uroczystości, choćby pogrzebowe, Polaków, obywateli Ukrainy, którzy oddali swoje życie za niepodległą Ukrainę. No mamy takie informacje niestety płynące z Ukrainy teraz. Ale teraz to oczywiście... Kilku Polaków walczących na Ukrainie. Tak, ale tu mówimy, panie doktorze, o Polakach z Polski, co jest w ogóle jeszcze dodatkowym sygnałem, ale jeśli chodzi o Polaków żyjących na Ukrainie, różnie to bywało w historii, jeśli chodzi o relacje Polaków żyjących na Ukrainie z Ukraińcami. W momencie próby nasi rodacy na Ukrainie jednoznacznie poparli państwo ukraińskie, jednoznacznie potępili atak rosyjski, nie kolaborują z okupantem, walczą bardzo dziennie, oddają życie za państwo ukraińskie i naprawdę nisko się im kłaniam, także tutaj. Panie ministrze, Polskiego Radia. Jak pan odbiera decyzję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego? Szef tego komitetu, Thomas Bach, mówi o tym, o dopuszczeniu, czy zapowiedzi dopuszczenia sportowców z Rosji, z Białorusi do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu 2024 roku. Thomas Bach mówi o tym, że no, sport zawsze musi jednoczyć i ma sport także i Igrzyska Olimpijskie taką ideę, by przełamywać nawet konflikty wojenne. Trafne założenie? Jest to całkowicie nietrafne założenie, założenie koniunkturalne związane z pieniędzmi ze wschodu, jakie przez lata wpływały. Przypomnę, że Rosjanie bardzo inwestowali w sport, zawsze tak było, uważają sport za bardzo skuteczne narzędzie manipulacji, narzędzie dyplomacji publicznej, narzędzie oddziaływania na wolny świat. To nie jest przypadek, że Rosja w ostatnich latach organizowała właśnie Igrzyska Olimpijskie w Soczi. No
nomen omen tuż przed wybuchem wojny właśnie na Ukrainie i później Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już w czasie trwania wojny na Ukrainie, to taki paradoks, przyjeżdżali poszczególni światowi przywódcy i bratali się z Władimirem Putinem. No ale później, jak wiemy, te Mistrzostwa Świata odbyły się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W Katarze. I to też, też nie, kraju, nie, który z kolei ma problemy chociażby z prawami człowieka i prawami pracowników. Ale tak jak na terenie Europy FIFA czy UEFA, prawda, odmieniają wszelkie prawa, nawet te poprawne politycznie, nadmiernie, przez wszystkie przypadki, tak tam nagle zamknęły na to oczy, bo co? Bo petrodolary jakby były silniejsze. Więc to jest to. Czyli tutaj siła rubla jest. Rubla, może jakieś agentury, myślę, że też rosyjskie służby zbierają na decydentów decydujących o takich sprawach różne rzeczy, więc tu myślę, że metoda kija i marchewki, ale jest to decyzja przerażająca, bo tak naprawdę kwestionuje ona całą ideę olimpijską. To znaczy, że prawda, że pokój nie mają tutaj żadnego znaczenia. I cieszę się, jestem dumny, że Polska jest jednym z inicjatorów jednak sprzeciwienia się temu, że motywujemy kolejne państwa do tego, żeby bardzo twardo, wręcz na ostrzu noża, tą sprawę postawić. Udało nam się przekonać cały świat, jeśli chodzi o piłkę nożną. Rosja została wyeliminowana. Udało się przekonać cały świat, jeśli chodzi o inne dyscypliny, takie jak siatkówka, piłka ręczna. Przecież były nawet mistrzostwa w związku z tym w Polsce. Mamy nadzieję, że ta najbardziej szlachetna idea sportowa, idea olimpijska też tutaj zostanie ocalona. Panie ministrze, to jeszcze wrócę do tych ataków prasowych, medialnych, zresztą różnych ośrodków, między innymi także Gazety Wyborczej, bo ten atak na Jana Pawła II został poprzedzony takimi publikacjami, między innymi Gazety Wyborczej, wymierzonymi w kardynała Adama Stefana Sapiehę, mentora Karola Wojtyły, tego, który go chronił w czasie wojny w takim, tym, można powiedzieć, podziemnym seminarium duchownym, wtedy go też wyświęcił na kapłana. I w tym ataku zasugerowano, jakoby kardynał Sapieha miał molestować kleryków, nawet niektórzy ośmielili się powiedzieć, że samego Karola Wojtyłę. Dwa dni temu Piotr Litka, Tomasz Krzyżak publikują materiał o tytule Ubecka mistyfikacja z pomocą donosiciela. Chodzi o to, że rozbrajają na czynniki pierwsze te zarzuty. Generalnie wniosek jest taki, to pułkownik UB Krzysztof Srokowski przy użyciu swoich tajnych współpracowników, których prowadził, księdza Boczka i księdza Mistata, niestety złamanych kapłanów, dokonał falsyfikacji i zeznań, w których obciążali kardynała Sapiehę, ba, nawet antydatował te dokumenty. Teraz chciałem pana zapytać, no bo to się ukazało dwa dni temu, dlaczego nie ma reakcji ze strony tych, którzy wymierzyli tak poważne oskarżenia? Ja nie widzę przeprosin Gazety Wyborczej, nie widzę przeprosin TVN24 i innych stacji. Bo myślę, że dla tych środowisk prawda nie ma żadnego znaczenia i po prostu chciały one zrealizować pewną operację. Proszę sobie wyobrazić, że już w tych reportażach są celowo realizowane takie półprawdy, które mają powodować wrażenie u widza czy u czytelnika, że było coś nie tak. No nie wiem, choćby to, że w czasie wojny klerycy, czyli ci młodzi chłopcy, byli na zaproszenie kardynała Sapiehy, no, mieszkali i spali w jego pałacu. No, każdy mówi, o co chodzi, dlaczego kardynał młodych chłopców do swojego zapominają autorzy dodać, że w tym czasie seminarium było okupowane przez Niemców. Nie było, była wojna. Tak, była wojna i Niemcy zajęli ten budynek. Po prostu oni tam siedzieli i było... A kardynał stworzył podziemne stworzył seminarium. Stworzył po prostu chwała mu za to, że swój dom otworzył dla młodych ludzi. Można by nawet powiedzieć, nawiązując do tego, co pan mówi, że dzięki temu mieliśmy papieża Polaka. Dzięki temu mieliśmy pokolenie wspaniałych kapłanów, między innymi właśnie księdza Karola Wojtyłę. I to tylko świadczy o wielkości kardynała Sapiehy, że potrafił w warunkach okupacji niemieckiej stworzyć tak skuteczne narzędzie, które spodobało... Ale tu tak można by sprowadzić te publikacje, z tego co pan mówi, do takiej tezy, że
publikujmy, prawda się nie liczy, a może coś się przyklei? Po pierwsze, coś się przyklei i to jest gra, to jest moja teza, to nie jest gra o nasze pokolenie, panie redaktorze, tutaj dla osób nas słuchających, my jesteśmy koło 40, to nie jest gra o pokolenie naszych rodziców, ludzi koło 70. Dlaczego? Dlatego, że ja na przykład, kiedy miałem zaszczyt jako młody harcerz uczestniczyć w pogrzebie Jana Pawła II, miałem 23,5 roku. Byłem w pewnym sensie już ukształtowanym człowiekiem. To jest gra o dzisiejszych 18-latków, o ludzi, którzy urodzili się po śmierci Jana Pawła II. I teraz oni z jednej strony widzą pomniki, słyszą historie osobiste swoich rodziców i dziadków wzruszonych, kochających szczerze Jana Pawła II, dumnych z tego, że tak wielka światowa postać to syn polskiej ziemi, jak Jan Paweł II sam o sobie mówił. I to słyszą, ale również z mediów, które się później rozlewają na internet, słyszą, że coś tam były, jakieś przygody chyba z pedofilią. Nawet jak już jest taki miszmasz informacyjny, to ktoś nawet pomyśli, że to w ogóle sam Jan Paweł II, prawda? I ten młody człowiek mówi, tak jak dla nas to był punkt odniesienia i bezdyskusyjny autorytet, mówię dla nas starszych, tak młody człowiek będzie, może to był autorytet, ale też słyszałem, że jakieś przygody z pedofilią. Młody człowiek, i oto jest gra, moim zdaniem, to jest wielka inwestycja tego zaciekłego antychrześcijańskiego i antynarodowego środowiska w młodych ludzi, żeby w nich zbudować, wytworzyć bardzo głęboko osadzoną niepewność, zagubienie. O to tutaj chodzi moim zdaniem w tej grze, bo jeżeli właśnie z premedytacją, no wiedzą, że była wojna i wiedzą z jakiej przyczyny młodzi ludzie byli w pałacu i tego nie podają, takie wspomnienie, że zaprosił, kropka, nie? Zaprosił do Pałacu Młodych, no to jest działanie z premedytacją. Ja pamiętam taki film bardzo głośny sprzed wielu lat, Trzech Kumpli. To była taka historia, gdzie konfident Służby Bezpieczeństwa pracujący w Gazecie Wyborczej, Lesoch Maleszka, był nagrywany z ukrytej kamery przez młode dziennikarki, przez panią Ewę Stankiewicz i panią Annę Ferenc. I myśmy tego nie zauważyli wtedy, to przeszło bez echa, ale polecam odtworzenie sobie tego filmu i tam w jednej z rozmów, kiedy on adjustuje tekst Gazety Wyborczej na następny dzień, mówi nie, Jana Pawła II jeszcze jesteśmy za słabi, żeby go zaatakować, nie? I to zostawiam jako momentum dla naszych słuchaczy, bo jeszcze o to tutaj chodziło. Jesteśmy za słabi, a teraz jednak się ośmieli. Oby ta operacja się nie powiodła. Jan Dziedziczak, minister w kancelarii premiera, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Bardzo dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny polskieradio.pl.